Nowa baza ciekawostek i informacji o wydarzeniach dla osób starszych ma już rok. Z okazji pierwszej rocznicy twórcy portalu i jego użytkownicy wspólnie świętują. Na tym jubileuszu jest Krzysztof Skrzypek. Witaj Krzysztofie, powiedz, co czeka odbiorców serwisu. No przede wszystkim jest to świętowanie w artystyczny sposób. Seniorzy zostali zaproszeni na koncert w repertuarze dzisiaj muzyka z ich lat młodości. Standardy jazzowe również te udało się wychwycić tutaj z tego, co płynie ze sceny. Ale również muzyka rozrywkowa, to między innymi utwory Wodeckiego, Zbigniewa, udało się usłyszeć. Seniorów nie ma zbyt dużo może, ale ci, którzy przyszli, narzekać na pewno nie mogą. Ale przede wszystkim jest to podsumowanie rocznej działalności tego projektu prawosenior.pl, czyli miejsca, które ma integrować seniorów i zbierać ich w jednym miejscu, pokazując, że internet jest do okiełznania, o czym mówił prezes Fundacji Czas Jaszczurów Jerzy Jernas. Pierwszy rok dla portalu internetowego to jest tak na dobrą sprawę dopiero sam początek. Niemniej udało nam się zamieścić przez ten rok 600 materiałów, czyli nie jest tak mało, i 40 tysięcy odbiorców było jak do tej pory. Jak mówią twórcy portalu, takie miejsce jest szczególnie potrzebne teraz, ponieważ społeczeństwo się zwyczajnie starzeje. Seniorów w samym Poznaniu jest około 150 tysięcy, a w Wielkopolsce prawie 650 tysięcy. Tak więc portal to nie tylko rok pracy, który już jest za nami, ale również to, co przed nami. Będzie tam zdecydowanie więcej kursów obsługi ciekawych urządzeń i witryn internetowych, wideorelacje z imprez, a także prawdopodobnie w niebawem pojawią się kamery z najciekawszych miejsc w Polsce, które seniorzy chcieliby odwiedzić, a nie zawsze będą mogli wtedy zobaczyć właśnie za pośrednictwem internetu. Krzysztof Skrzypek. Krzysztofie, bardzo dziękuję za relację.